Dobry wieczór Państwu. Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Przez cały dzień w regionie panowała pochmurna aura z lokalnymi opadami śniegu oraz również z zamgleniami. W południe w regionie termometry wskazywały minus 2 na południu, minus 1 w centrum i na północy naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie duże i całkowite. Chmury przyniosą słabe opady śniegu. Noc będzie mroźna, na termometrach minus 2 w Kłobucku i w Lublińcu, minus 3 w Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach minus 2 w Raciborzu, Rybniku, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i w Tychach. Nie inaczej na południu, ale tutaj najchłodniej w Żywcu, bo aż minus 5 stopni Celsjusza, minus 3 w Bielsku Białej i minus 1 wskażą termometry w Cieszynie. Jutro ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 989 hektopaskali. Na północy dzień z zachmurzeniem dużym i ze słabymi opadami śniegu. Na termometrach 0 w Myszkowie, w Zawierciu i w Częstochowie, 1 stopień na plusie w Kłobucku i w Lublińcu. W centrum identyczna sytuacja, również dzień pochmurny ze słabymi opadami śniegu, a termometry wskażą 0 w Tychach, Katowicach, Sosnowcu, Raciborzu i Rybniku, 1 stopień na plusie w Gliwicach i w Tarnowskich Górach. Mieszkańcy południowej części naszego województwa również zatęsknią jutro za słońcem. Dzień upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i słabych opadów śniegu. Jedynie pod koniec dnia wieczorem na szczytach Beskidów pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach minus 3 w Żywcu, minus 1 w Bielsku Białej i 1 stopień na plusie w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. W niedzielę na termometrach minus 1 stopień Celsjusza. Zachmurzenie będzie duże, ale będą pojawiać się przejaśnienia i również popruszy śnieg. W poniedziałek na termometrach 1 stopień na plusie, zachmurzenie duże i całkowite. Zatęsknimy za słońcem i tutaj również popruszy śnieg i będzie towarzyszyć nam silny, porywisty wiatr. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę i jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Dziś mam dla Państwa troszeczkę lepsze wiadomości. Mianowicie na północy, oprócz obszaru Częstochowy, kolor jasnej zieleni i dobra jakość powietrza. Częstochowa i jej okolica oraz obszar centrum, obszar Rybnicko-Pszczyński, Bielsko-Cieszyński oraz Żywiec i Doliny Beskidzkie to kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.